Taki drobiazg mi się przypomniał, ale bardzo znaczący. Z moją babcią Wiktorią. Dotyczący jej i jej stosunku do życia, do rodziny, do małżeństwa, do związku. Moja babcia sama piekła chleb. Raz w tygodniu pobierała z garnka, gdzie rósł zakwas. Pobierała kubek tego zakwasu, mieszała go z mąką, to rosło w misce. W misce. Gliniane. I potem jak urosło pod ściereczką, to z tą miską glinianą babcia to wkładała do pieca. Ten chleb był niezwykły, przepyszny. Sąsiadki chętnie ten chleb by sobie wzięły, ale babcia piekła dla siebie, dla rodzin. Jak chcecie, dostaniecie zakład, możecie sobie piec. One wolały jednak kupić chleb w sklepie. A babcia piekła, uporczywie piekła chleb. Chleb był przepyszny. I te sąsiadki się pytały po prostu. Wicia, powiedz, po co ty się męczysz i pieczesz chleb swojemu chłopu? A ona mówiła, po to, żeby mówił do mnie, chleba naszego powszedniego daj nam Wicia. Nie panie, tylko Wicia. Fantastycznie.